Nasze ciało jest wyposażone w wiele substancji, których zadaniem jest oczyszczanie organizmu z toksycznych cząsteczek. Poprzez działanie odtruwające chronią nas one przed różnymi chorobami. I dziś opowiem Państwu o takim jednym wyjątkowym związku, który jest obecny w naszym ciele i który poprzez swoje właściwości detoksykujące stoi na straży naszego zdrowia oraz spowalnia procesy starzenia się. I to, co najważniejsze, wyjaśnię, co zrobić, aby skutecznie podnieść jego poziom. Od razu zdradzę, że bohaterem programu jest glutation, czyli substancja o wyjątkowo silnych właściwościach przeciwutleniających, która tak naprawdę stanowi pierwszą linię obrony przed związkami dla nas szkodliwymi. To, że glutation jest szczególnie ważny dla zdrowia, wskazuje fakt, że znajduje się on praktycznie w każdej komórce naszego ciała. Ciekawe jest również to, że nie zawsze uzupełnianie jego niedoboru poprzez stosowanie suplementów z glutationem okazuje się pomocne. Badacze wskazują, że po spożyciu część glutationu ulega rozkładowi. Pewnym problemem jest również to, że nie jest on skutecznie transportowany do komórek naszego ciała. Stąd w mojej ocenie w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o to, aby jego produkcja w organizmie była efektywna, a dopiero później można rozważyć ewentualne przyjmowanie preparatów z glutationem. Zanim jednak omówię sposoby na zwiększenie jego produkcji, to najpierw jeszcze wyjaśnię, jaki ma on wpływ na nasze zdrowie. Tak jak już wspomniałem, glutation jest wyjątkowo silną substancją oczyszczającą organizm człowieka. Z uwagi na swoje właściwości przeciwutleniające, glutation ma zdolność do neutralizowania, czyli usuwania wolnych rodników. W ten sposób zapobiega powstawaniu stresu oksydacyjnego. Mówię o tym, ponieważ nadmiar szkodliwych wolnych rodników i wywołany przez nie stres oksydacyjny tworzą idealne środowisko dla rozwoju wielu chorób metabolicznych, takich jak miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, demencja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, depresja, cukrzyca typu 2, reumatoidalne zapalenie stawów, astma, nowotwory, osteoporoza, zaburzenia płodności czy nawet pogorszenie wzroku. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że na poziomie komórkowym to właśnie stres oksydacyjny jest jedną z głównych przyczyn występowania wspomnianych schorzeń. W odniesieniu do tych informacji, zapewnienie odpowiedniego stężenia glutationu w ciele można potraktować jako ważny czynnik zapobiegający wymienionym problemom zdrowotnym. Poza tym warto wspomnieć też o tym, że zbyt duża ilość wolnych rodników przyspiesza starzenie się naszego ciała, zarówno od wewnątrz, jak również na zewnątrz. Jako że glutation hamuje aktywność wolnych rodników, to możemy mu przypisać również działanie spowalniające starzenie się naszego ciała. Jeśli zaś mowa o oczyszczaniu ciała, to dodam też, że glutation zmniejsza toksyczność niektórych metali ciężkich, w tym np. kadmu, chroni nas przed niebezpiecznym działaniem pestycydów, a także bierze udział w detoksykacji leków. Wyjątkowo ważną funkcją glutationu jest również to, że regeneruje on witaminy przeciwutleniające krążące w naszym ciele. Mam tu na myśli witaminę C i witaminę E. Należy bowiem wiedzieć o tym, że w momencie, gdy witaminy te neutralizują różne toksyczne substancje obecne w organizmie człowieka, to ulegają one wyczerpaniu, tak samo jak baterie w pilocie. Z kolei wspomniany glutation sprawia, że mogą one ponownie pełnić swoje funkcje. Jak dowodzi literatura fachowa, glutation może być też pomocny osobom zmagającym się z cukrzycą typu 2. Dla przykładu jedna z najnowszych prac naukowych z 2021 roku dowiodła, że stosowanie glutationu spowodowało zmniejszenie insulinooporności, czyli dzięki glutationowi komórki stały się bardziej wrażliwe na działanie insuliny, co sprawia, że chętniej wówczas wyłapują one glukozę z naczyń krwionośnych, z jednej strony dostarczając paliwo komórkom, a z drugiej strony przeciwdziałając niebezpiecznemu wzrostowi cukru we krwi. Tu dodam, że taki korzystny efekt nastąpił wtedy, gdy glutation był stosowany w ilości 1000 mg dziennie. Wiele wskazuje również na to, że glutation odgrywa istotną rolę w zapewnianiu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i ogólnie w podnoszeniu naszej odporności. Naukowcy zauważyli, że przyjmowanie glutationu spowodowało aż 4-krotny wzrost poziomu komórek odpornościowych, a konkretnie limfocytów NK, czyli tzw. naturalnych zabójców. Mówiąc w skrócie, za sprawą glutationu nasz układ odpornościowy jest lepiej przygotowany do zwalczania różnego rodzaju intruzów. Jak się okazuje, glutation jest również sprzymierzeńcem naszej wątroby. Przeprowadzone badanie dostarczyło wniosków, że glutation usprawnia pracę wątroby u osób zmagających się z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby. Takie działanie zostało stwierdzone na podstawie tego, że u osób ze stłuszczoną wątrobą otrzymujących glutation doszło do korzystnego obniżenia poziomu enzymu wątrobowego, a konkretnie aminotransferazy alaninowej, zapisywanej w skrócie jako ALAT. W tym przypadku skuteczna okazała się dawka 300 mg dziennie, która była podawana przez 4 miesiące. Tak jak już powiedziałem, wiele wskazuje na to, że zdecydowanie najbardziej skuteczną metodą na podniesienie poziomu glutationu w organizmie jest regularne dostarczanie wszystkich niezbędnych składników pokarmowych, które zapewniają optymalną jego produkcję w naszym ciele. Podawanie zaś glutationu w postaci preparatów można potraktować wyłącznie jako dodatek. I teraz wyjaśnię, jakie składniki są kluczowe dla powstawania glutationu i w jakich produktach spożywczych się one znajdują. Najważniejszym składnikiem dla zwiększenia poziomu glutationu w naszym organizmie jest aminokwas o nazwie cysteina. Wynika to z tego, że w przebiegu różnych reakcji biochemicznych to właśnie z cysteiny powstaje glutation. Zatem jeśli w organizmie zabraknie cysteiny, wówczas brakuje cegiełki dla zbudowania glutationu. Dlatego też należy zadbać o to, aby wraz z produktami spożywczymi regularnie dostarczać cysteinę. Najwięcej cysteiny znajdziemy w produktach takich jak mięso z indyka, mięso z kurczaka, jagnięcina, podroby, wołowina, jajka, łosoś, dorsz, halibut, tuńczyk, pestki słonecznika i komosa ryżowa. I rzeczywiście przeprowadzone badania dowodzą wprost, że spożywanie produktów bogatych w cysteinę powoduje wzrost stężenia glutationu we krwi. Podejrzewam, że część osób zastanawia się teraz, dlaczego nie lepiej suplementować cysteinę, tylko dostarczać ją z żywnością. Warto zatem wiedzieć, że cysteina jest związkiem bardzo nietrwałym, stąd preparaty z cysteiną są po prostu mało skuteczne. Niemniej w zakresie suplementacji mamy pewne rozwiązanie. A mianowicie w sprzedaży znajdziemy związek o nazwie N-acetylocysteina, zapisywany w skrócie jako NAC. Jest to składnik, który dopiero po spożyciu ulega przekształceniu do cysteiny i w ten sposób zwiększa jej pulę, która może być dalej wykorzystana do produkcji glutationu. Badania z udziałem osób starszych potwierdziły, że stosowanie N-acetylocysteiny spowodowało wzrost stężenia glutationu w organizmie. Wobec tego możemy uznać, że podawanie wspomnianego związku jest dobrą metodą na uzupełnienie niedoboru glutationu. W jednym z polskich artykułów jego autorzy napisali nawet wprost, że suplementacja N-acetylocysteiną jest jedną z najlepszych strategii zwiększania dostępności glutationu w organizmie. Tutaj wspomnę, że jeśli moje filmy takie jak ten są dla Państwa wartościowe, to dużo ciekawej wiedzy w pigułce przekazuję też w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, który nazwałem Porannym Dziennikiem Zdrowia. Taka nazwa wzięła się stąd, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Ważnym składnikiem dla osiągnięcia prawidłowego poziomu glutationu jest również związek o nazwie kwas alfa-liponowy, czyli cząsteczka, która swoją budową chemiczną bardzo przypomina witaminy z grupy B. Naukowcy dowiedli, że usprawnia on produkcję glutationu w komórkach naszego ciała ze wspomnianej cysteiny. Mało tego, kwas alfa-liponowy ma zdolność do regeneracji zużytego glutationu. To wszystko sprawia, że dostarczanie kwasu alfa-liponowego można potraktować jako dobry sposób na podniesienie stężenia glutationu. Jeśli chodzi o naturalne źródła pokarmowe, to kwas alfa-liponowy znajdziemy przede wszystkim w podrobach typu wątróbka, serca nerki, a także w brokułach, brukselce, szpinaku i pomidorach. Dodam też, że kwas alfa-liponowy można stosować również w formie preparatów. Zwykle podaje się go w ilości od 200 do 600 mg dziennie. Przy czym jeśli ktoś z Państwa zdecyduje się na suplementację, to kwas alfa-liponowy najlepiej przyjmować na pusty żołądek i dobrze zrobić sobie minimum półgodzinną przerwę, zanim sięgniemy po posiłek. Jak się okazuje, chcąc zapewnić odpowiednie wysycenie ciała glutationem, należy zadbać też o dostarczanie witaminy C. W badaniu opublikowanym w 2015 roku eksperci zauważyli, że niedobór witaminy C skutkuje obniżeniem poziomu glutationu. Myślę, że wielu osobom źródła pokarmowe witaminy C są dobrze znane, ale dla zachowania kompletności materiału wspomnę, że najwięcej witaminy C znajduje się w dzikiej róży, rokitniku, aceroli, czarnych porzeczkach, kiwi, cytrusach, truskawkach, papryce, jarmużu, brokułach, brukselce i natce pietruszki. Jednocześnie też wspomnę, że istnieje szereg badań naukowych, które potwierdzają, że również i stosowanie preparatów z witaminą C może okazać się pomocne w podwyższaniu poziomu glutationu. Mowa tu o dawkach rzędu od 500 do 1000 mg dziennie. Z uwagi na swoje silne właściwości przeciwutleniające warto zainteresować się również witaminą E. W doświadczeniu z udziałem dzieci zmagających się z cukrzycą jego autorzy zauważyli, że dostarczanie wysokich ilości witaminy E wiąże się ze wzrostem stężenia glutationu we krwi. W efekcie badacze dowiedli, że również i witamina E przywraca prawidłowy poziom glutationu. Najwięcej witaminy E znajdziemy w oleju z kiełków pszenicy, migdałach, orzechach laskowych i nasionach słonecznika. Jeśli zaś chodzi o stosowanie suplementów z witaminą E, to tu skuteczna okazała się dobowa dawka w ilości 100 jednostek międzynarodowych, co jest równoznaczne 67 mg. Jeśli mowa o witaminach, to warte podkreślenia jest również to, że dla wzrostu stężenia glutationu znaczenie ma też witamina D, co zostało potwierdzone w wielu pracach naukowych. Dla przykładu w jednej z najnowszych prac z 2022 roku naukowcy wykazali, że po suplementacji witaminą D trwającej 3 miesiące poziom glutationu podniósł się aż o 100%, czyli doszło do dwukrotnego wzrostu stężenia tej cząsteczki. Autorzy badania twierdzą, że witamina D może regulować produkcję glutationu poprzez swoje działanie przeciwzapalne i łagodzące stres oksydacyjny. O ile w przypadku poprzednich witamin możemy je dostarczać wraz z produktami spożywczymi, tak niestety żywność jest bardzo uboga w witaminę D, stąd w mojej ocenie akurat ten składnik dobrze jest suplementować. Jeśli chodzi o dawki, to z wielu względów są one sprawą wysoce indywidualną, o czym mówiłem w jednym ze swoich filmów. Niemniej należy je tak dostosować, aby osiągnąć stężenie witaminy D we krwi na poziomie około 50 do 80 nanogramów na mililitr. W literaturze naukowej znajdziemy też szereg badań, które dowodzą, że spożywanie poszczególnych produktów spożywczych pomaga podnieść poziom glutationu. Bez szerszego omawiania podam Państwu, o jakich produktach mowa. A są to przede wszystkim zielona herbata, ekstrakt z aronii, truskawki, oliwa, olej z wątroby dorsza, ekstrakt z nasion ostropestu plamistego, a także piwo bezalkoholowe. Tak jak powiedziałem na początku, dostarczanie składników i produktów, które biorą udział w produkcji i regeneracji glutationu w naszym ciele jest o wiele skuteczniejsze niż stosowanie preparatów z glutationem z uwagi na to, że w postaci suplementów jest on częściowo niszczony w przewodzie pokarmowym i dodatkowo utrudniony jest jego transport do poszczególnych komórek. Stąd zachęcam, żeby zadbać o to, aby w naszej diecie nie zabrakło składników, o których przed chwilą wspominałem. Niemniej jako ciekawostkę powiem, że naukowcy opracowali specjalną formę glutationu w postaci liposomalnej, która według przeprowadzonych badań skutecznie podnosi poziom glutationu w organizmie. Jednak dla zachowania rzetelności materiału muszę podkreślić, że badanie, o którym mowa, było częściowo finansowane przez firmę farmaceutyczną, stąd do uzyskanych wyników należałoby podejść z pewnym dystansem. Teraz jeszcze dwa słowa powiem o tym, u kogo może nastąpić obniżenie stężenia glutationu. Przede wszystkim należy wiedzieć o tym, że wraz z wiekiem spada produkcja tej cząsteczki, czyli im jesteśmy starsi, tym niższy mamy poziom glutationu. Problem ten szczególnie dotyczy osób w wieku powyżej 65 roku życia. Obniżeniu stężenia glutationu sprzyja też palenie tytoniu, ponieważ pewne ilości glutationu są wyczerpywane na skutek neutralizowania składników toksycznych obecnych w dymie papierosowym. Jeśli chodzi o przyczyny niskiego glutationu, to należy też wiedzieć, że czynnikiem obniżającym poziom glutationu w naszym ciele jest również współwystępowanie różnych chorób. Mam tu na myśli choroby m.in. takie jak cukrzyca typu 2, otyłość, choroby sercowo-naczyniowe, schorzenia układu oddechowego, nowotwory, a także choroby wątroby. Poza tym dobrze jest wiedzieć, że do wyczerpania zapasów glutationu w wątrobie może dojść na skutek długotrwałego stosowania paracetamolu w wysokich dawkach. Co ciekawe, taką informację możemy znaleźć w ulotce tego leku. Redukcja poziomu glutationu może też pojawić się na skutek problemów ze snem. A mianowicie niska jakość snu, w tym zbyt krótki czas jego trwania, prowadzą do wyczerpania zapasów glutationu, co zostało potwierdzone w wielu pracach naukowych. Dlatego też za jedną ze strategii na podniesienie glutationu można uznać podejmowanie się różnych praktyk mających na celu zwiększenie jakości snu. Na moim kanale znajdą Państwo kilka filmów w tym temacie. Osobom zainteresowanym powiem, że poziom glutationu możemy oznaczyć sobie we krwi. Niektóre laboratoria diagnostyczne mają w swojej ofercie takie badanie. Jeśli jednak mam być szczery, to uważam, że nie jest to badanie pierwszej potrzeby, tym bardziej, że jest ono drogie. Koszt zbadania sobie poziomu glutationu to wydatek rzędu 200 zł. W mojej ocenie o wiele ważniejsze jest po prostu to, aby w swoim codziennym życiu uwzględnić wskazówki, o których dzisiaj Państwu powiedziałem. Tak jak wspomniałem, glutation to ważna substancja hamująca procesy starzenia się i wspomagająca oczyszczanie ciała poprzez neutralizowanie wielu różnych substancji toksycznych. Dlatego też bardzo ważne jest, aby zapewnić jej odpowiednią produkcję w naszym ciele. Myślę, że za sprawą tego programu dobrze już Państwo wiedzą, jak tego dokonać. Korzystając ze sposobności, zachęcam jeszcze do obejrzenia filmu, w którym szerzej opowiadam o stresie oksydacyjnym, czyli ukrytej przyczynie chorób, z którą dobrze radzi sobie m.in. omówiony przeze mnie glutation. Jeśli chcą Państwo zdobyć nieco więcej informacji w tym temacie i poznać jeszcze inne substancje pomocne w walce z wolnymi rodnikami i stresem oksydacyjnym, to wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.